Witam bardzo serdecznie wszystkich miłośników i sympatyków skuterów z całego świata. Wychodząc naprzeciw Waszym pragnieniom, pragnę zakomunikować całej naszej braci skuterowców, że założyłem stowarzyszenie pod nazwą Szkuterowcy. Dlaczego na przykład Harley'owcy mają swe kluby, czy chociażby galeriamki, które służą na galerach, a my, tak duża rzesza osób, nie miałoby go mieć? Proszę, przystępujcie do nas i rozsławiajcie ideę skuterostwa na całym świecie. Ja będę waszym prezesem. Mój skuter, który nie wygląda imponująco, ale pozory mylą, dzięki zastąpieniu minietki gazu od motoru, iż podam teraz kilka zasad obejmujących w klubie. Nie przekraczajmy zbytnio dozwolonych prędkości, choć mamy wiele jeszcze luzu na rączce gazu. Zabierajmy i podwoźmy wszystkie chętne niewiasty do miejsca, gdzie tego pragną, a właścicielki skuterów niech czynią to samo z facetami. Weźmy zawsze w schowku cały zestaw kluczy i śrubokrętów, bo licho nie śpi i nie wiadomo, gdzie spotka nas awaria. Na autostradach i drogach szybkiego ruchu nie wyprzedzajmy zbyt często innych użytkowników, aby nie było im przykro, że muszą wąchać wyziewy naszych maszyn. Nie siadajmy na nasze rumaki nigdy na dopingu. Weźmy ze sobą zawsze kodeks drogowy, aby w razie zachwiania się w przepisach móc z niego skorzystać. Jeszcze raz zachęcam wszystkich chętnych do naszego klubu i reprezentowania naszych maszyn i umiejętności na szosach Polski, jak i całego świata. Poczujmy wiatr we włosach. Pozdrawiam, wasz prezes, komandore. PS. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego zamontowałem na liczniku ten UPS, ale to dlatego, że dzięki tej minetce gazu osiągam takie duże prędkości, że nie znalazłem nigdzie licznika, który mógłby zarejestrować prędkości tego skutera. Jeszcze raz pozdrawiam, moi drodzy druhny, druhowie. Wasz prezes